Ej, no to co? Wyruszamy w dalszą podróż. Nie wiem tylko, czy ta podróż nie będzie dla nas po drodze mordercza. Coś tu widzę. Salicyna, chinina. Chinina to wiadomo. I teraz tak, nie wiem na którym poziomie są te misie. A jakbym zeszła sobie na dół, udaje, że mnie tu nie ma. Tu nie dostanę się chyba nigdzie. Tu wejść nie mogę, oczywiście nie potrafimy skakać. Wampiry nie potrafią skakać. Teraz tak. Który ty masz level? Ty masz level 9 i jesteś odporny na cień. Na strzały z pistoletu, ale na krew w ogóle. Tak samo na. Już mnie nazwali liczem. Boże, że ten ma strzelbę. O, skubany. Okej, dostali obydwoje. Jak mnie nadział! O, skupany! No, on już... Co ja trafiłam? Nie, dwóch padło przy okazji. To tyle mojego, ale muszę odzyskać teraz zdrowie. Ktoś tam jeszcze mnie wyzywa. Szklana fiolka. Okej. Aha, to jest z opóźnieniem tak wczytywane trochę. Co to jest? Ktoś mi to wytłumaczy? Już boję się podejść. Silent Hill mi się przypomniało. Co on robi? Nie mam pojęcia. Ale żyje. Od ósemka. Okej, ten był prostszy. Ale co za numer? I chyba tędy droga. Pytanie tylko, czy przyjdziemy przez tę bramę. Legion. It's locked, all right. A jakoś do góry? Nie warto. Może tu porusz to maniu. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. To znaczy, odwzorowanie mi się bardziej podoba, wiadomo. Graficznie, no... Jest jak jest. Tragedii też nie ma. I teraz pytanie, jak tam się dostać? Udaj się do Whitechapel. No to byłby prawidłowy kierunek. Ale jest zamknięte. Może musiałam tutaj koło szpitala jakoś przejść. Tak, byłoby o wiele bliżej. I teraz pytanie, jak mam się cofnąć? Muszę tędy? Nie ma samowolki. Fajnie by było się przenieść jakoś na drugi brzeg, ale chyba się nie da. Nie jest jakaś barka, może przez tę barkę. Tak, tędy się dostaliśmy. W dół i przed siebie.
Wyobrażacie sobie mieszkać w takich warunkach, jak to kiedyś było? Przerażające. Sama myśl o tym. Flying horse. Tych dwóch, żeby jeszcze udało nam się podsłuchać. Ciekawe, co oni tam robią. Czy tu jest jakieś zejście? Jest. Ale tędy się nie dostaniemy na drugą stronę. Tu wiem, że możemy wejść na górę. Ale to nie leży w naszym interesie. My musimy się udać na lewo. Raz tu zawędrowaliśmy, tu właśnie była 18. Status dzielnicy poważny. No właśnie. No tu mają problemy. Tak, tam siedzi mi z 18 levelem. Zobaczcie. No odporność na krew dodatkowo. Siedzi gdzie siedzisz. Nie. Zeskoczy? Chyba nie, co? Skubany. Skąd on tutaj z takim levelem się wziął? Chyba będzie świtać zaraz. Jak tylko zobaczycie pijawkę, strzelajcie. Ja nie widzę, natomiast... A tutaj będzie. Okej, okay, kryjówka. Dobra, już jeden stoi. Jedenastka! Level wyżej. Skubany. Tam jeszcze ktoś ze strzelbą. Dwóch ich jest. Fuck, nie wiem, czy to przeżyje, prawdę mówiąc. A to 12. Ekstra. Proszę państwa. Wolałabym dobić 12 tak. Co to się? Mam za mało krwi. Jest. Kurczę, padniesz. Mam nadzieję, że mu się chapsy nie odnawiają. Okej. No proszę, jeszcze jakieś granaty wyrywają. Okej, jak się udało. Coś jeszcze tutaj ciekawego na nas zostawili? Ja nie wiem, czy tu w ogóle wchodzić w te zaułki i te uliczki. Raz, dwa. Co najmniej dwóch. Czemu tym się nie zajmą? Ciekawe. Mogę wejść na górę. Nie bardzo chcę chwilowo. Czy coś tutaj znajdę ciekawego dla siebie? Mogę wejść do środka. Co tam będzie? Nie mówcie, że to jest ta dzielnica, z której uciekałam. Oj, chyba tak. Co sprzedają? Jabłka, cytryny i inne jakieś warzywa nieznanego mi pochodzenia. A gdybym się tak tu wdrapała, to bym mogła przejść na drugą stronę, tak? A, tu jest kryjówka.
thirst for blood. Cudnie. Okej. Mhm. Możemy się przespać oczywiście. Nie strzelałam, więc nie mam ubytku. I teraz tak, 1000 mamy. Ciekawe, czy podaję dobrą godzinę. Za 20 by było 4. Oto się wpakowałam. Ciekawe... O Boże, nie. Ciekawe, czy jak ja oczyszczę tutaj to, to czy oni się tutaj pojawią. No. Jezu, nie pomagaj mu. Nie pomagaj mu. Ten padł. Oj, 12 została. Oh, świntuchu. Zginę zaraz. Jedyna nadzieja w tym. To też 12 jest. No! Co jest skubany? To jest twardy, nie? Okej, teraz spadamy. No, dawaj. O ty, łajzą. Kurczę, nie mamy zdrowia teraz. Ale nas załatwi. Jeżeli chcielibyśmy być obiektywnymi, to trzeba by było powiedzieć, że oni tutaj jednak są potrzebni. Oczywiście przeszkadzają nam w robocie, ale jakiś porządek tutaj pilnują jednak. Chociaż skoro oni tutaj takie osiemnastki się błąkają, to coś nie... To coś nie halo jest. I świta, prawda? Dobrze mówię? Jeszcze chyba nigdy nie było tak jasno. Chyba, że to burza. Może mi się tylko wydaje. Widzę, że tam jest następny kolega. Wszystko prowadzi w tym kierunku. Tylko ilu ich tu jest? Raz i dwa. I dwóch. Dwóch co najmniej. Widać. A jeszcze chciałabym przejść na drugą stronę. O, akurat się teraz te szczury przydadzą. Jeszcze jeden powinien być. Halo? This is despicable. Jeez, wcale mu się nie dziwię, nie? O, o, o. Koszy też warto sprawdzać. Teraz tak. Wchodzimy na plac, który jest połączony? Chyba tak. Oj kurczę, chyba świta. Oczywiście chcę się bardzo przekonać, czy to prawda. Dwójka. No, nie wiem, czy się nie wpakło. Skubany drugi. Tam, o, fuck. Zbyt wielu ich tu. Nie! Nie morduj! Nie jest dobrze. Chciałam się podestać, ale kurczę. Nie jest dobrze. Tam widziałam takiego wilka, nie? Kolejnego, nie wiem czy...
O Boż, można i tak po prostu się odwrócić, nie zaznaczyć. Nie lubię zaznaczać, bo potem dziwnie postać się porusza. Dobrze, że tylko dotąd chodzą. Dalej mama nie pozwalała się od domu oddalać. Oni szukają, skoro widzieliście, co tam chodzi? Zobaczcie, wielka bestia, poziom 12. Odporność na krew, odporność na. A, ten jest na strzały podatny i na cień. Znaczy, nie ma odporności. I zobaczcie, on sobie tam żeruje. A te skubańcy tutaj siedzą w trójkę. O, ma dwa levele ode mnie. Co? A wy skąd tutaj? Tak, tak, tak. Cudowne. No, zabiję mnie. Zabiję mnie. Tak. Ciekawe, gdzie się zrespawnuje. O, to jest pytanie. Ale skąd oni się tu wzięli? Przecież zeszłam tylko na dół i już na górze byli z powrotem. Pewnie byli w chatce na herbatkę. Obok. No nie. Ważne. Już się tak nie opłaca umierać. No, czemu mnie, nie? Nic nie wziąłem. Nie mam krwi. Nie wchodziłam, bo tu ich nie jest ciekawy. Najgorszy jest ten grubas. Mamy to zapytanie. No, to jest to, nie? Dobra, z tobą się pobawimy w ciuciu babkę teraz tutaj. Skubany jeszcze trafił. Teraz atak. Nie. Skubańcy. I to było około kryjówki. Spójrzmy teraz. Muszę tak ma być. Kto to wie? Dobra, mamy fula. I teraz tutaj powinna być. Tak, to powinna być ta dwójka. I tu chyba była. Tak, to była kolejna dwójka. Ale nas interesuje przejście tylko tutaj. Niżby nie schodzić na dół. A jest trójka. O, cudnie, żeś trafił. Mm.
małpo! No to jest jakaś paranoja po prostu z nimi czasami. Kurde, odzyskaj te zdrowie. No teraz ten grubsio przyleciał. Okej. No ja pokazałem nawet dokąd tam zdrowie może się odnowić. Zaraz zobaczymy. Chyba nie chcą mu... Nie chcą im otworzyć. Może już tam ktoś chory siedzi. Co to nie? Dobra, tu jest ten grubas, trzeba o nim pamiętać. O jest, dobra, już wiem skąd ich tu było. Już się wystawiłam. Chodź misiaku. Dobra, on padł. Dobra, nie najgorszy. Uwaga, tak leci. No. No nie da odzyskać, nie? Hapsów. No w końcu. Skłonec. Tu też możemy przejść. No, słychać jakieś dzieci. Tędy możemy do góry się załapać. Tu jest zamknięte. Keep out. Teraz nie wiem, czy iść na lewo. Boję się, że oni mi się tutaj... Już lepiej nie. Przyczekajmy. A tu jest zamknięte. I cannot enter. Ha. No to ciekawe, jak my się mamy dostać do tego Whitechapel? A może wcale nie możemy jeszcze. It's locked. Jeszcze jedna brama jest tutaj, ale ona nie prowadzi na prawo, a raczej na lewo. Whitechapel. A jednak. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. Ciekawe. Let's find this Petrescu fellow. Okej, Petrescu. Fajnie wymawia. Tylko który tutaj levelek? Już widzę dwóch gości. Nadal podkradasz rację chorym. Benjamin. O. Coś tu. Co ja mogę z nim zrobić? Jego postrzelili? Are you all right? The bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it.
Now bugger off. Nie chce z nami rozmawiać. Możemy go zobaczyć. Ups, zahipnotyzować. Ale nie chcę. Bo nie znam chłopaka. Chcę z tobą tylko porozmawiać. Przepraszam, może tak się rzuciłam. Jakoś strasznie głodna jestem. Możemy pogadać? Możemy. Chciałam cię wypytać, co nieco. Szukam siostry Dorothy Crane. Osobiste pytania, zobaczmy. Potrzebujesz wskazówki. Życie w Londynie. Potrzebujesz wskazówki? Kradłeś mi pigułki. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. To, co zrobiłeś, było niewybaczalne. Wybrałeś sobie łatwy cel, prawda? Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. To w ogóle, okej. Okay. A pytać go siostry Dorothy? Do you know nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Albert. Goodbye, young man. Od niego niczego się nie dowiemy. Natomiast... I teraz... Nie wiem, co się dzieje w dzielnicy tej mojej ze szpitalem, bo widzę, że tutaj sobie zaczęłam... Kurczę, zaszłam w kolejny niby bezpieczny region miasta. I tu będę musiała oczywiście poznać ludzi. I can't believe I'm doing this. Porozwiązywać zagadki związane z nimi. Następnie znaleźć Dorothy Crane. Ciekawe, kim ona jest, jak prowadzi organizację. Tu mnie raczej nigdzie nie wpuszczą. Nie. Ja przeszukam śmietniki, nie? Żeby nie było. O, proszę! Whitechapel. Zaraz z nią porozmawiamy. Może coś innego tutaj wisi, ciekawszego. Zapobiegaj chorobie. Bla, bla. Tu już czytaliśmy. Ciekawe, kim ona jest. Tak w futro ubrana. Są dwie opcje. Albo jest jakąś zamożniejszą kobietą, co w Whitechapel chyba trochę byłoby dziwne. Albo jest prostytutką jakąś. My mamy dostać się tutaj. Okej. Okay. Pytanie, czy jest tu gdzieś dla nas jakieś schronienie? Ha, to jest zamknięte. I z tamtej strony chyba też było, nie moglibyśmy... I cannot enter. Nie otworzył się z tej strony, a z tamtym już by się otworzyły. To trzeba sprawdzić. Zobaczcie, fajnie te dzielnice wyglądają. Trzeba im przyznać. Aha, tu już są misie. No dobra. Najgorsze jest to, że my tutaj nie możemy się szybko przenosić między na przykład kryjówkami, prawda? No, a tutaj też jest zamknięte. Musielibyśmy zejść jeszcze na dół. Nie wiem, czy to w ogóle się uda w ten sposób. O, tędy. Te dobudówki takie drewniane. Kurczę, faktycznie postaram się trochę z tym. Ale tędy już nie przejdziemy. Chyba, nie.
O. Papierośnica i pierścień. No cóż. Komuś się tu nie udało. Tu zamknięte. Teraz tak. Aha. My mamy dostać się w to miejsce. Tu mamy natomiast kryjówkę. Powinniśmy się tutaj poruszać od kryjówki do kryjówki, tak naprawdę. Tu jest jeszcze jakiś zawalony budynek. Dzień dobry. Jakiś mężczyzna grzebie w śmieciach. Ciekawe kto to. Shooting a boy in the middle of the street. Wow. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Hmm. Nie wiem, czemu ma taki dziwny czerwony nalot na ustach. Opowiedz o wojnie. Czemu strzelałeś do chłopca? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. Well, I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just faked me last nerve. On jest pijany? What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Okej, okay, czyli co, on siedział w psychiatryku, a potem go od razu wysłali na front? It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Mamy wskazówkę nową. Tamten nam dał tą o wojnie. Dowiedzieliśmy się, że był. A tu wrócimy i teraz tak. Twoje życie w Londynie. Opowiedz mi o swoich kłopotach. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. To był jego syn. To był jego syn. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Kurczę, tamtemu żona padła. Ten to samo. Tamten jest synem. To ci ciekawostka. No dobra, tutaj niczego więcej się nie dowiemy, więc może zapytamy teraz o Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard? Pewnie też nie znam, bo wcale nie ma takiej. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Nielegalne. Punkt dla imigrantów. Ej, może on tam zamienia tych ludzi w właśnie... Jak oni tam się nazywają? A gun, alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Te wampiry. Zaciąga ich tam, kurczę, i zmieniają tą migrenę ma. O, ktoś tu jeszcze zmęczenie.
A, ten chłopak. O Boże, to on był tutaj za ścianką. To teraz możemy z nim porozmawiać. Nie mam środka na zmęczenie, niestety. No, jak będziesz podkradał ojcu tabletki, to... to raczej nie zostaniesz nikim więcej. Nie ma nic ciekawego. To ta wskazówka nam się odblokowała. Chyba się wskoczyła tak późno. No dobra. Teraz tak, tu możemy zejść. Gdzie nas to doprowadzi? Tak naprawdę chyba nigdzie. Aha, ja sobie tędy wskoczyłam, bo kółko zrobiłam. Szukałam tej bramy, żeby ją otworzyć. Tu chyba mogę wejść do góry. Mogę? Mogę. Zastanawiam się, kiedy będę mogła... Kurczę, przejść przez te kraty. O, tu ktoś leży? Żywy jeszcze? Wygląda jak martwy. Czy tu jest gdzieś kryjówka? Nie wiem, dostaliśmy się na jakieś tyły. Znaleźliśmy 5 szlingów. Te drzwi? Nie. Czyli to by było na tyle w tym wypadku. Tutaj też nie przejdziemy? Nie. Czyli tak się wchodzi za tę kratę. Okej. Mniej więcej. No dobra. Zabieramy się do miejsca docelowego. Jeszcze z nim pogadam, no bo wskoczyło coś, że odblokowaliśmy. Tu. Albo... Czekajcie, strzelać do chłopca. A nie, okej. Wróć, Londyn. Nie ma nic. What can you tell me about this? Okej, a dawniej. You mean you used? Yeah, I don't know. To już było. To jeszcze jedna była tutaj. Perhaps. Dobra. A gun, alcohol, and a bad. Szkoda. Chłopak też nie, pewnie nie wie co ma robić. A ta pani to kto? Będzie coś sprzedawać pewnie. Good evening, miss. Good evening, sir. Loretta. In a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic. Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. On chciał zrobić na niej wrażenie, że skończył studia, zna się na medycynie, co oczywiście podkreślił. Słowem doktor. Ale ona akurat go chyba delikatnie zbyła i nic nie zrobiła sobie z tego, co do niej powiedział. Osobiste pytania, oczywiście. Potrzebujesz wskazówki. Kurczę, coraz trudniejsi ci ludzie. Twoje życie w Londynie? Jakieś nietusinkowe, lokalne postaci? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Camellia, nie ma kwiaciarka. Ciekawe, co pani sądzi o autochtonach? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Ludzie, autochtony, okej. Czy powinienem się kogoś wystrzegać? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Czekajcie, szukam Dorothy. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say?
Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. No widzisz, i nam też, więc coś tu pewnie będzie. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ciekawe, co ona tam ma. Zobaczmy. Szklana fiolka, 10. Kordial z fanboruch. Nie wiem, co to znaczy. Wraz z listą składników zapisanych po łacinie, części tego przedmiotu nadają się do ponownego użycia. Ha, winian żelaza. Znany z właściwości pobudzających. Można znaleźć w różnych tanich środkach wzmacniających. Pod chlorynu sodu roztwór. Po rozcieńczeniu pod chloryn sodu można stosować w roztworach medycznych. Ma silne właściwości antyseptyczne, czyli takie odkażające. Kodeina, no to wiadomo. To silny środek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy. Nadmanganian potasu. Rozcieńczony nadmanganian potasu może być stosowany do oczyszczania otwartych ran, infekcji skórnych. Należy go jednak używać z rozwagą. Jego spożycie może prowadzić do śmierci. Ergotamina. Ten lek to nowość na rynku. Ma tak silne właściwości odkurczające, że stosuje się go w leczeniu silnych ataków migreny. Aha! To temu biedakowi po wojnie, który właśnie strzelał do swojego syna, przydałaby się ta ergotamina. Opium. No i oczywiście mamy rysunek makówek. Wraz z wybuchem epidemii i coraz dramatyczniejszym brakiem dostępności legalnych leków, Londyńczycy nowo odkryli uspokajające i uśmierzające ból właściwości opium. A kiedyś się takie makówki zbierało z pola i wysypywało się mak na rękę. A teraz niestety. W ogóle krajobraz się zmienił, prawda? Grzebie po śmieciach. No ale ja mu teraz nic nie dam. Musiałabym mieć stół. Tu powinien być gdzieś... Nie widzę. Właśnie, w tym miejscu. Czyli powinnam się gdzieś udać bardziej w tę stronę. Muszę bym przygotowała coś dla tego biedaka na tym stole. Zagrzeję dłużej to miejsce. A to kto to? A ty kim jesteś? Welcome, sir. Please take a browse of my way. A to nie jest ten baret, którego mamy się wystrzegać? I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Oczywiście. Osobiste pytania. Potrzebuję wskazówek. Nawet jednej nie mam. Twoje życie w Londynie? Handel kwitnie. Czy zauważyłeś coś nietypowego? As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Jest pan ranny? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Kurde, szerzy się przemoc. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Mhm. Nowe śledztwo, drobiazgi i nie tylko. Szukam siostry Dorothy Crane. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Najlepiej zrzucić winę na imigrantów. Po prostu próbuję pomóc. Ja nie wiem, czy w ogóle dobrze, że wypytuję się w dzielnicy o Dorothy Crane, bo jakieś słuchy może do niej dojdą.
Najlepiej rzucić winę na imigrantów. Może nie wchodźmy z nim w sprzeczkę, to wspaniała pielęgniarka. Po prostu próbuje pomóc. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions. A, ty byś wolał sprzedać. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Kurde, to by akurat świadczyło na jej korzyść. Dobijmy targu, pewnie ma wszystko drożej niż inni. Right then. Show me what you have. A ja widzę, że też ma części do strzelby i ma odłamek stopu aluminium, możemy często znaleźć, plug linowy tak samo. Sprężynę ostatnio odnaleźliśmy. Kodeina, standardową ergotamina, nie spojrzałam. O, ma po 15, ale ciekawe po ile ona ma. 15, 15, 15, 15. Wszystko jest po 15 tutaj w zasadzie u niego. A ten pan to kto? Jakoś tak lepiej ubrany. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? Buzie. I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson, son. Wszędzie się przedstawia. A Colossus Jotamost. And I don't remember asking for your service, sir. Osobiste pytania. Wskazówki, oczywiście. Co tutaj robisz? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Dobra, mamy pretendenta do zjedzenia. O nie, dobrze. O nie, do Boże, lekarze. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. No właśnie, chciałam go podać za przykład. I always put my opponent in the eye before knocking him out. No właśnie, tylko za kilo ma. O kurde, trzy! To ciężko będzie go wszamać. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Aha, jego nie chciała. 1500, połowa. No dobra, na razie żegnam, bo i tak nie wiem o nim niczego więcej. Ktoś tu jeszcze jest, jakaś kobieta. A tu w ogóle widzę. A ten ściąga harcz z tego sprzedawcy. Nie on tutaj decyduje, co dla kogo ściąga ten haracz. Ciekawe. Ciekawe. Zobaczcie. A, oczywiście, najpiękniejszy budynek, to co? Kościół. O kurczę. Jaki fryzwa. Przyjdziemy się po twoich włościach, może coś tu znajdę. Proszę bardzo, tu można otworzyć. Przejście. Ciekawa dzielnica. Whitechapel. I teraz co ja będę robić? Czy oni mi tam nie będą chorować z kubańcem? Mam murzynka. Przepraszam, nie chciałam. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me, since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. A, to Dr. Reed, on tutaj, the famous surgeon.
I'll gladly help if I'm able, sir. No proszę, osobiste też będzie, będą same wskazówki? Tak, ja jego. Twoje śledztwo w Londynie. Gazety milczą w sprawie epidemii. Co tu robisz po zachodzie słońca? Nie boisz się wychodzić wieczorem? Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, doctor? No i to sobie jeszcze wszystko Hiszpanką tłumaczą. To niezwyczajna epidemia. Wątpię we własny racjonalizm. Jest racjonalne wyjaśnienie. No wątpię we własny racjonalizm. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. No właśnie, dobra, to była dobra odpowiedź. Gazety milczą w sprawie epidemii? Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Zbrodnia, to logiczne, hańba. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Co robisz po zachodzie słońca? No właśnie, kogo on tu szuka, nie? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. No proszę, czyli czuję misję. Ryzykuje życie, by ujawnić prawdę, czy publika jest zainteresowana tematem? Weźmy pierwsze. Tak połechtamy go po ego trochę. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Dostępna wskazówka. Czy publika jest zainteresowana? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Pewnie kruchą u niego z pieniędzmi. I teraz tak. Gdzie ja mam osobiste? Potrzebuję. O, tu znikło. To jak ja mam wejść teraz? Kurczę, żeby zadać pytanie. Ciekawe. Odblokowała mi się wskazówka, ale nie mogę niczego więcej z niego wyciągnąć. Zastanawiające. No dobra, moi drodzy. Witajcie w Whitechapel. Ale inne kręte uliczki obejrzymy sobie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.